Udajemy się do miejsca zwanego Raj Ghat. Znajduje się w nim memoriał zniesiony w miejscu kremacji Mahatmy Gandhiego, który zginął od kuli zabójcy w 1948 roku. W miejscu tym w 1638 roku Szach Dżahan założył miasto, które wschodnimi krańcami graniczyło z rzeką Jamuną. Dziś jest tu park oddalony nieco od brzegów rzeki. Niegdyś wzdłuż jej brzegu były zbudowane ghaty, czyli stopnie schodzące do wody. Wyznawcy hinduizmu schodzą po nich, aby oczyścić się z negatywnej karmy, czyli grzechów. Czasami na stopniach tych odbywa się ceremonia spalenia zwłok i zrzucenia popiołów do rzeki. Tak jest do dziś w Varanasi nad brzegiem Gangesu. Miejsce spalenia zwłok lidera ruchu narodowo-wyzwoleńczego otoczone jest skarpą, na którą prowadzą schody. Ze skarpy widoczne jest Samadhi, czyli miejsce, w którym dzień po zabójstwie Mahatmy Gandhiego 31 stycznia 1948 roku skremowano zwłoki ojca narodu i twórcy współczesnej państwowości indyjskiej. Aby dojść do tego miejsca, należy zdjąć buty. Czarna marmurowa płyta stale pokryta jest świeżymi kwiatami. Na jednym z boków pali się wieczny ogień. Po przeciwnej stronie na szarym podwyższeniu stoi misa, w której pali się kadzidła, a nad nią ostatnie słowa Gandhiego – Heram, czyli O Boże. Od tego czasu uważa się je za znak jego szczególnej duchowości. Głowy państw przybywające do Indii z oficjalną wizytą składają w tym miejscu wieńce, a w piątki wieczorem wierni przychodzą się tu pomodlić. Raj Ghat jest miejscem kremacji trzech chyba najbardziej wpływowych ludzi w Indiach. Mahatmy Gandhiego, Indiri Gandhi skremowanej w 1984 roku i jej syna Rajiva w 1991 roku. Jeden z opiekunów tego miejsca przyniósł kadzidełko i zapala je od płomienia wiecznego ognia.